Adam Ślusarski. Witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, dziś będziemy mówić o ratowaniu domu Józefa Piłsudskiego, czyli również Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie na Oleandrach. Witamy naszego gościa, z którym będziemy o tym rozmawiać, pana majora Krystiana Waksmunckiego, komendanta naczelnego Związku Legionistów Polskich. Witam serdecznie, panie komendancie. Dzień dobry, witam. Panie komendancie, szanowni państwo, zapraszam na materiał filmowy z naszych programów, w których już na ten temat rozmawialiśmy, a po materiale przedstawimy państwu aktualny stan rzeczy. Zapraszam na materiał filmowy. Znajdujemy się w miejscu, które jest matecznikiem niepodległości w historycznych krakowskich Oleandrach, w domu imienia Józefa Piłsudskiego. Z tego miejsca 6 sierpnia 1914 roku wyszła grupa stu kilkudziesięciu młodych ludzi pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Józefa Piłsudskiego, syna Kresów północno-wschodnich Rzeczypospolitej, który od młodych lat wiedział, że jest Polakiem, bo tak został ukształtowany przez swoją matkę, która przypominała mu o historii Polski i o tradycji rodzinnej. I ten Józef Piłsudski, konspirator, działacz niepodległościowy, więzień caratu, sybirak, postanowił na przełomie XIX-XX wieku, że Polska musi odzyskać niepodległość. Jeszcze świeża była pamięć powstania styczniowego. Akurat obchodzimy 153. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. I zgodnie z tymi słowami, które przyświecały powstańcom styczniowym, idź i czyń, przelał te słowa w umysły, serca młodych Polaków i wyszli z tych krakowskich historycznych Oleandrów. Rozpoczęły się ciężkie walki legionowe. Ciężkie walki, które dzisiaj są upamiętnione dziesiątkami, setkami cmentarzy legionowych, kwater legionowych, mogił legionistów. Ciężkie boje legionowe. Jak się czyta opisy tych bojów o głodzie, bez właściwego umundurowania, bez uposażenia, oporządzenia, ich natchnęło jedno, walka o Polskę. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą. Jestem członkiem Związku Legionistów, bratankiem legionisty porucznika Jana Dudki, który, prawda, zginął mając zaledwie 22 lata w obronie ziem wschodnich, Lwowa. Na tym terenie, prawda, walczył, był przyjacielem kapitana Liskuli. Zginął otrzymując kulę dum-dum w brzuch. Pocisk taki, którego nie wolno było używać, prawda, którego przepisy międzynarodowe zakazywały używania pocisków dum-dum. Jednakże Ukraińcy używali tych pocisków. Kiedy stryj, prawda, został ranny w rękę na przykład, otrzymał 2 tygodnie urlopu, to po tygodniu wracał już z powrotem na front, bo mówił, że bez niego nasi sobie nie mogą poradzić, prawda. Był podobno bardzo dzielnym żołnierzem. Jego działalność, służył w drugim pułku strzelców podhalańskim. Te walki legionowe, gdy się kończyły,
Gdy nastąpił tak zwany kryzys przysięgowy, to stary konspirator, jaki był Józef Piłsudski, wydał rozkaz, aby tajna organizacja konspiracyjna, jako było POW, Polska Organizacja Wojskowa, podjęła działalność. I ta POW podjęła działalność tu w Krakowie pod wodzą legionisty, pułkownika legionów Edwarda Śmigłego Rydza. I jednocześnie 30 maja 1918 roku, a więc jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, legioniści, ci, którzy nie byli wcieleni do armii austriackiej, ci, którzy uniknęli internowania, utworzyli, powołali w Krakowie Stowarzyszenie Byłych Legionistów, czyli Związek Legionistów Polskich. Potem przyszły dni odzyskania niepodległości, dni listopada 18 roku. Potem przyszły miesiące ciężkich walk o, walk o granice Rzeczypospolitej, kampania Zima, Dynaburg, wyprawa kijowska tak zwana, zdobycie Kijowa, odwrót spod Kijowa, bitwa warszawska, bitwa niemeńska, czyli te fragmenty dziejów naszej ojczyzny, ale i oręża polskiego, które zapisały się na trwałe w historii państwa polskiego. Potem przychodzi rok 1922. 6 sierpnia 22 roku w Krakowie zbiera się na pierwszym zjeździe legionowym kilka tysięcy legionistów i podejmują kilka uchwał. Między innymi podejmują uchwałę o budowie domu imienia Józefa Piłsudskiego w miejscu, z którego wyszli przed laty. I był ten dom tutaj wznoszony. Druga uchwała dotyczyła powołania Muzeum Czynu Niepodległościowego, aby te pamiątki, które świadczą o czynie niepodległościowym pokoleń Polaków, były w jednym miejscu zgromadzone, aby stanowiły dokumentację tego, co Polacy w służbie dla ojczyzny czynili. Trzecia uchwała dotyczyła Związku Legionistów Polskich. Ten związek, który, jak powiedziałem, powstał 30 maja 18 roku w Krakowie, połączył się z innymi organizacjami skupiającymi byłych legionistów z Wilna, Lwowa, Sambora, Stanisławowa, Grodna, Brześcia i innych miast polskich, tworząc jeden Związek Legionistów Polskich. Pierwszym komendantem naczelnym, jak powiedziałem, był Związku Legionistów Polskich, był Edward Śmigłyrydz, drugim był również legionista, pułkownik Walery Sławek. Zresztą stary niepodległościowiec, bliski przyjaciel i współpracownik Józefa Piłsudskiego. Ten dom imienia Józefa Piłsudskiego był wznoszony ze składek legionistów, z darów legionistów, przy ogromnym wysiłku i życzliwej pomocy wielu środowisk, które wiedziały, że to miejsce, to miejsce, które jest matecznikiem niepodległości, to miejsce, które nazwane zostało wówczas świętą ziemią dla Polaków, że musi być upamiętnione w sposób trwały. Profesor Adolf Szyszko-Bohusz i legionista Stefan Strojek opracowali projekt tego domu, który jest u nas tutaj na parterze w Oleandrach eksponowany. Piękne założenia urbanistyczne, piękne założenia, piękna architektura. Niestety brak środków finansowych, Związek Legionistów Polskich nie dostał żadnych dotacji, a więc brak środków finansowych, a także czas, wybuch II wojny światowej spowodował, że tylko 1/10 część domu została wzniesiona. Potem przyszły lata, ale ten dom w latach II Rzeczypospolitej już zaczął spełniać swoją ważną funkcję. Jak przekazy historyczne podają, było to miejsce, z którego promieniuje wspaniała idea legionowa. Idea służby dla Rzeczypospolitej. Miejsce, z którego promieniuje niepodległościowa i państwowa myśl polityczna Józefa Piłsudskiego. I my to dzisiaj dalej kontynuujemy. Na wojence ładnie.
wszystkie pamiątki, które tutaj są zgromadzone, to w większości dary serc Polaków. Dom imienia Józefa Piłsudskiego odwiedzają, a Muzeum Czynu Niepodległościowego zwiedzają setki, tysiące ludzi z kraju i z zagranicy. Nie tylko krakowianie, nie tylko osoby z Małopolski, nie tylko z całego terytorium naszego kraju. Odbywają się tu przecież ogólnopolskie zjazdy szkół imienia Józefa Piłsudskiego, odbywają się tutaj zjazdy legionowe, odbywają się tutaj różne uroczystości, spotkania, które stanowią, których element zawsze stanowi zwiedzanie muzeum. I te przyjeżdżają grupy różnych osób, różne wiekowo grupy. Przychodzą tu grupy młodzieży szkolnej, studenckiej. Odbywają się tu lekcje, wykłady, sesje naukowe, sympozja. Przyjeżdżają również liczne grupy z zagranicy. Mamy grupy z różnych kontynentów. Gości z Australii, z Kanady, Stanów Zjednoczonych. Przyjechał kiedyś wysoki rangą funkcjonariusz Ministerstwa Obrony z Finlandii. Są goście gdzieś tam z Ameryki Południowej, ale przede wszystkim przychodzą tu grupy młodzieży. Grupy młodzieży, dla których tutaj prowadzone są lekcje, wykłady. I te lekcje cieszą się dlatego wielkim zainteresowaniem i uznaniem, bo tutaj na podstawie zgromadzonych dokumentów, pamiątek historycznych, oni sobie to po prostu oglądają, widzą. Widzą mundury, widzą broń, to szczególnie młodzież interesuje, ale widzą i te obrazy, na których przedstawione są te postaci, czy epizody z walk legionowych, czy walk na przestrzeni dziejów, aż po lata II wojny światowej włączając. I w tej chwili mamy sytuację taką, że przecież są programy edukacyjne z zakresu tej polityki historycznej. I są szkoły, które mają w planie zwiedzanie naszego muzeum. I nie dalej jak kilka dni temu przyszła tutaj grupa nauczycieli z pretensjami i nie mogli zrozumieć, dlaczego to muzeum jest w tej chwili w stanie nie nadającym się do zwiedzania. Dlaczego zagrożone są zbiory, bezcenne zbiory muzealne? Dlaczego nie mogą zwiedzać muzeum? No bo przecież w takich warunkach minusowych temperatur nie ma możliwości zwiedzania. I teraz jeszcze jest jedno niebezpieczeństwo, że jeżeli by wróciła fala mrozów, to może nastąpić awaria urządzeń wodno-kanalizacyjnych, całej instalacji wodno-kanalizacyjnej. A więc to jest naprawdę sprawa nader pilna i liczymy tutaj na nadzwyczajne środki finansowe, które byłyby przekazane czy to przez Urząd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, który kilkakrotnie gościł tutaj u nas w domu, czy pani premier Szydło, bo w ich gestii leży uruchomienie tych nadzwyczajnych środków finansowych, ponieważ sytuację tu mamy nadzwyczajną. Katastrofa, są katastrofy takie jak powodzie, czy pożary, czy huragany. I wówczas te nadzwyczajne środki państwowe z budżetu państwa, z rezerwy finansowej są uruchamiane. Tu mamy taką nadzwyczajną sytuację. My jesteśmy strażnikami tego, co stanowi własność nie tylko obecnie żyjących Polaków, ale i mamy to obowiązek przekazać przyszłym pokoleniom Polaków. Generał Klemens Rudnicki, gdy był tutaj, to potem napisał do mnie list, adresując go, czy tytułując: kochani strażnicy Oleandrów, kochani, my się uważamy za strażników Oleandrów, strażników tego, co zostało, często powtarzam, uratowane z narażeniem życia, przechowywane z narażeniem życia i teraz nie może to ulec zniszczeniu, dlatego że ktoś nie widzi powodów, czy nie czuje potrzeby ratowania tych skarbów narodowych.
Dziękuję za materiał filmowy. Ponownie z naszym gościem, panem majorem Krystianem Waksmunskim, komendantem naczelnym Związku Legionistów Polskich. Panie komendancie, materiał przedstawia nam to, w jaki sposób ta sytuacja rozwijała się wcześniej. Oczywiście nie wszystko byliśmy w stanie przedstawić w tak krótkim czasie, ale pytanie o to, co dzieje się teraz z Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie na Oleandrach, z domem Józefa Piłsudskiego, Oleandry, perełka naszej tak naprawdę wolności, naszej niepodległości, jak sam pan to określa, sanktuarium naszej niepodległości. Panie redaktorze, sanktuarium niepodległości. Miejsce, symbol, tu w Oleandrach w 1914 roku rodziła się Polska niepodległa. Tu w Oleandrach zawsze była, jest i będzie Polska. Polska niepodległa, Polska suwerenna, Polska pamiętająca o swojej historii. Wielokrotnie Telewizja Trwam podejmowała ten temat w minionych latach. Obecnie sytuacja wygląda następująco. Udało się dzięki zaciągniętej pożyczce, a także dzięki uzyskanej z fundacji, która rozumie znaczenie Oleandrów, udało się założyć wszystkie kaloryfery, które zostały w 2015 roku z winy funkcjonariuszy Urzędu Miasta Krakowa zniszczone. Niestety w wyniku działań osób nieżyczliwych tej idei Józefa Piłsudskiego, idei legionowej, idei służby dla Rzeczypospolitej, tej, której symbolem są Oleandry, nie udało się niestety zdobyć środków na ogrzewanie. Jesteśmy od 2015 roku pozbawieni ogrzewania. Teraz mamy założone te kaloryfery, nadchodzi zima, a jednocześnie od kilku lat toczyły się rozmowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, panem Piotrem Glińskim. Ja osobiście 4 takie rozmowy odbyłem z panem ministrem. Na szczęście rozmowy odbywały się przy świadkach. Pan minister w tych rozmowach obiecał pomoc dla Oleandrów, obiecał pomoc dla naszego Muzeum Czynu Niepodległościowego. Tego muzeum, które istnieje od 1922 roku. Tego muzeum, któreśmy starali się odtworzyć od lat 1988-89, gdy Związek Legionistów Polskich odzyskał swój dom. Ten dom, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku na ziemi przekazanej przez ówczesne władze miasta Krakowa Związkowi Legionistów Polskich, tej organizacji kombatanckiej, piłsudczykowskiej, propaństwowej, która już 103 lata, to trzeci rok, od 30 maja 1918 roku trwa w służbie dla Rzeczypospolitej. Panie komendancie, jak rozmowy z ministrem, jak rozmowy z innymi urzędnikami, bo interesuje mnie jak najbardziej kwestia, najbardziej aktualna, jak to się teraz przedstawia, bo jeśli będziemy wiedzieli, jak się przedstawia, no to będzie można dalej tutaj reagować. Po kilkudziesięciu pismach skierowanych do pana ministra Piotra Glińskiego, w wyniku interwencji osób, które nigdy na Oleandrach nie były, pan minister przysłał w 18 roku, w zimie, komisję, która, jak teraz widzimy w świetle dokumentów i faktów, przybyła z góry przyjętym założeniem, celem. Te rozmowy z panem ministrem, okazuje się, nic nie dały. Dlatego, że w ubiegłym roku po tych rozmowach, których celem miało być doprowadzenie do rozwiązania sytuacji, to znaczy, że Muzeum Czynu Niepodległościowego miało stać się oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. W
tej sprawie został podpisany list intencyjny, tylko list intencyjny. Natomiast projekt umowy przygotowany przez życzliwych nam i zaangażowanych w sprawę prawników, przygotowany projekt umowy zgodnie z tymi ustaleniami, które podczas trzeciej rozmowy z panem ministrem i jego delegacją zostały przyjęte. Do dzisiejszego dnia ten projekt nie doczekał się przyjęcia przez drugą stronę. Natomiast w międzyczasie pan minister, opierając się na sfabrykowanych pseudoargumentach, mówię to z całą odpowiedzialnością, nie biorąc pod uwagę realnej sytuacji faktów, w tym naszej od 32 lat służby w Oleandrach i prowadzenia tego muzeum, wydał, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, zakaz działalności naszego muzeum, tego muzeum czynnie przyłosiowego. Mało z tego, nadał temu rygor natychmiastowej wykrywalności, mało z tego, zagroził przejęciem, to znaczy w tej decyzji stwierdza, że przejmie nasze zbiory będące, zbiory Muzeum Przemysłowego, będące prywatną własnością Związku Legionistów Polski. Myśmy się oczywiście od tej skandalicznej, niewiarygodnej wręcz decyzji pana ministra Piotra Glińskiego odwołali. I tutaj muszę powiedzieć z wielką goryczą o jednej rzeczy. Pan minister Gliński zapowiada w tej chwili, właściwie codziennie występuje w mediach i zapowiada, że tworzy 100 muzeów. Dobrze, niech stworzy te 100 muzeów. Nie będziemy oceniać celowości niektórych z nich i zasadności niektórych powoływanych muzeów. Ale jeżeli zostanie zlikwidowane Muzeum Czynu Niepodległościowego o takiej tradycji i o takim znaczeniu dla historii najnowszej Polski, dla czynu niepodległościowego pokoleń Polaków, to przekreśli z tym zakazem i tymi swoimi działaniami to, co stara się zrobić jako minister kultury i dziedzictwa narodowego. To są, podkreślam, prywatne zbiory Związku Legionistów Polskich, często ratowane z narażeniem życia. Z narażeniem życia, przechowywane, ratowane. W tej chwili udostępniane setkom, tysiącom ludzi z zagranicy i z kraju. Pan redaktor i pani redaktor Schroeder, widzieliście państwo te zbiory. Widzieliście wpis do ksiąg pamiątkowych. Kolejny. Panie komendancie, pytanie. Ostatnimi czasy rozmawiał pan telefonicznie z różnego rodzaju osobami, urzędnikami. Proszę nam zrelacjonować tę rozmowę, bo myślę, że to jest jak najbardziej aktualna kwestia i ona w tym momencie, no przepraszam, że tak powiem, ona mnie jak najbardziej teraz interesuje, bo to da nam nowe światło na sytuację. Panie redaktorze, zarówno ja, jak pani dyrektor muzeum, jak i inne osoby z władz statutowych Związku Legionistów Polskich Muzeum czy nie, się podjęliśmy, nie powiem dziesiątki, bo to było kilkaset interwencji u najwyższych władz. Dzwoniliśmy do kancelarii pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, który kilkakrotnie jeszcze jako poseł był na Oleandrach, widział, podziwiał nasze zbiory, obiecał naszej delegacji przed laty w czasie kampanii pierwszej prezydenckiej, że będzie pamiętał, że uratujemy, obiecał naszej delegacji, uratujemy Oleandry. Dzwoniliśmy kilkadziesiąt razy do kancelarii pana premiera, do różnych komórek tejże kancelarii. Wysłaliśmy kilkadziesiąt pism oficjalnych z prośbą o ratunek dla Oleandry. Dopiero w ubiegłym tygodniu z naszym księdzem kapelanem byliśmy u wicewojewody małopolskiego. Poprzedni wojewodowie w ogóle się sprawą Oleandrów nie interesowali niestety. I te rozmowy, monity, liczne pisma, muszę z żalem powiedzieć, nikt nie dały. Dzwoniliśmy do różnych ministerstw, również do Ministerstwa Rodziny i Polityki Socjalnej. Tak jak żeśmy zostali tam potraktowani, wolę tego nie komentować. W kancelarii pana premiera, gdy skierowano nas, właściwie tak dziwne to było, bo nie chciano połączyć z odpowiednimi ministrami, z ministrem Kubówem czy z ministrem Millerem. Ja rozumiem, są zajęci w tej chwili, jest sytuacja z tą pandemią. Wszystko to rozumiemy, ale żeby nie znaleziono chwili czasu, żeby zająć się naszą sprawą, jeżeli ja słyszę, że nasze pisma skierowane w tej sprawie o ratunek dla Oleandrów są odsyłane do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego
który zajął taką, a nie inną skandaliczną postawę w tej sprawie. Jeżeli w Departamencie, w Biurze Spraw Obywatelskich dowiaduje się, że naczelnik tego wydziału mi mówi, że jego nie interesują sprawy, że tu są seniorzy 90+, 95+, nie interesuje go prawda, tylko opiera się na jakieś, powołuje się na prawo okupantów, to przepraszam, w jakim kraju żyjemy? Przecież my nie możemy zrozumieć tego, że wicepremier naszego rządu, pan minister Glin, postępuje w sposób tak godzący w dobre imię naszego rządu. W dobre imię, przepraszam za pewną zbitkę słowną, tej dobrej zmiany. Przecież tu miała być dobra zmiana. A to, co się dzieje wokół Leandrów, to wzbudza powszechne oburzenie. Panie komendancie, czy prawdą jest, że jeszcze wam nie dano, a już zażądano zwrotu? Czego nie dano, przepraszam? Chodzi o właśnie te porozumienie i przekazane środki miały być, a później, że tak powiem, wycofano się z tego. Oczywiście. Pan minister Gliński, powtarzam, przy świadkach powiedział, panie komendancie, pieniądze, miliony nie grają roli. Jeszcze dodam jedną rzecz. W 2019 roku otrzymaliśmy pismo od ministra finansów. W 2020 roku kolejne pismo od ministra finansów było do mojej wiadomości skierowane, natomiast przesłane było do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ponieważ żeśmy nie mogli doczekać żadnej reakcji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z ustawą jest zobowiązane do ratowania elementów dziedzictwa narodowego, a takowe się tutaj znajdują. Pomijam już sam budynek, dom imienia Józefa Piłsudskiego, przecież to jest symbol naszej niepodległości. To pan minister finansów w sposób, który wzbudził nasz podziw, muszę powiedzieć, i wielki szacunek, odniósł się do naszych próśb i z rezerwy budżetowej Skarbu Państwa przeznaczone zostały w roku 2018 kwota 750 tysięcy. W roku 2019 kwota 550 tysięcy. Kompletny brak reakcji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 na kolejne nasze pismo pan minister finansów z rezerwy budżetowej przesłał do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pismo, że ten milion złotych na ratowanie Oleandrów jako dotacja celowa, podkreślam, zostały przeznaczone. Do dzisiejszego dnia nie mamy żadnej odpowiedzi. Oczywiście na tą skandaliczną decyzję, karygodną decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zakazie działalności Muzeum Przyjemnej Kultury myśmy się odwołali w trybie przewidzianym prawem. Panie komendancie, tak jeszcze raz, aby to przypadkiem źle nie wybrzmiało. Ministerstwo Finansów przyznało, ale wy tych pieniędzy nie otrzymaliście. Myśmy tych pieniędzy nie otrzymali. To kto dostał? No, jest napisane wyraźnie, ja te pisma mam przed sobą, mogę pokazać. Przesłana została ta dyspozycja, że tak powiem, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako dotacja celowa dla Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie na Oleandrach. Ale do was te pieniążki nie dotarły. Nie dotarły do dnia dzisiejszego. Zbliża się kolejna zima. Myśmy się postarali, żeby były założone kaloryfery, a już mamy temperaturę taką. Wczoraj ten proces badania na sucho ciśnieniowo sieci centralnego ogrzewania został spełniony. Jest to załatwione. Natomiast w tej chwili nie mamy pieniędzy na podłączenie centralnego ogrzewania i ogrzewanie domu. Panie komendancie. Dziękuję. No, nasz czas dobiegł końca. Mam nadzieję, że będzie to w dobrym kierunku. Nie ustajemy tutaj w informowaniu naszych widzów o sytuacji w Krakowie na Oleandrach, no, ale tutaj tu nie wystarczą, proszę Państwa, tylko nasze programy. Trzeba działać wspólnie, bo inaczej nic się tutaj nie osiągnie. Dziękuję raz jeszcze panu komendantowi. Państwu również dziękuję za uwagę. Był to program Po stronie prawdy, Adam Ślusarski.